Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj mamy nowe skiny NFL. Do tego mamy sędziów, zbieraki i lotnie. Jeżeli chodzi o skiny, skiny są... Powiem szczerze, że do gry średnie, ponieważ są bardzo szerokie, aczkolwiek są ładne i warto je mieć w swojej kolekcji. Mają wiele styli i można zmieniać numer na nich. Więc jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle jakie mamy style, jak zmienić numer, no to tutaj klikamy oczywiście pod zakupem. Możemy kliknąć sobie i zobaczyć wszystkie style. Wydaje mi się, że te style są naprawdę fajne. Wyglądają lepiej niż u piłkarzy, aczkolwiek piłkarze mają lepsze modele postaci i dlatego piłkarze są lepsze, jeżeli chodzi o skiny. Dzisiaj ze mną jest Young Miki. No cześć. No cześć. I pokażę wam te skiny. I wydaje mi się, że najlepszym skinem to jest skin za 800 i to jest pani sędzina. I wydaje mi się, że to jest najlepszy skin i będzie dużo grany. I teraz tak, kupiłem sędzinę, sędziego, dwa zbieraki przez przypadek. Przez przypadek dwa zbieraki, bo chciałem kupić wszystko zielone, co jest, ale nie zauważyłem w ogóle, że jest więcej tego. Nie zauważyłem tej lotni w ogóle. Lotni bym tak nie chciał, jest nieładna, nie podoba mi się. Ta sędzina jest totalne 10 na 10. Sędzia może być, aczkolwiek ładny skin. Jeżeli wolicie męskie postacie w grze, to jest bardzo fajny skin. Ten zbierak, jeszcze go nie testowałem, nie wiem jaki on jest. Ten zbierak jest świetny, naprawdę. Tego zbieraka nie widziałem. I właśnie nie wiem dlaczego, na konsoli nie mogłem tego zobaczyć. Dopiero na komputerze teraz jak się zalogowałem przed odcinkiem zobaczyłem. I no i lotnia już była. Do tego mam jeszcze skiny męskie. Każdy skin jest w czterech wariantach kolorystycznych, jeżeli chodzi o kolor... Nie kolorystycznych, stylistycznych. Czyli w sensie tej naszej postaci. Mamy tego białego od sokoła jakby. Ma od Sokole Oko chyba się nazywa ta postać z karnetu. Mamy pana afroamerykanina. Mamy pana chyba delikatnie skośnooki. I do tego mamy Meksykańca. Tak samo jest z babeczkami. I teraz tak, ja kupiłem tę babeczkę. Nie wiem czy to jest Ramirez, czy jak ona się nazywa, ale tę kupiłem. Do tego jest jeszcze pani afroamerykańska. Jest pani taka co... W ogóle... Tego skina nie chciałem kupić, ze względu na to, że te włosy tak z tyłu dziwnie wyglądają. Nie wiem w ogóle co to jest. I ten skin. Też dziwnie włosy wyglądają. Ale nie wiem, chyba jak Miki go ma. Którego? O, wspieraj twórcę mi się wykasowało. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wspierać mnie w sklepie, wpisujemy tutaj Paczol YouTube. I jak sami zauważyliście, nie mam teraz wspierania. Dlatego, że co dwa tygodnie to się resetuje. Wpisujecie tutaj Paczol YouTube, dajecie akcept. Ja osobiście zbieram Bezniczkos, dlatego, że uważam, że wspieranie samego siebie jest słabym wyjściem. Dlatego nie wspieram samego siebie. Jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, wpiszcie Paczol YouTube. Dziękuję wam bardzo za to, jeżeli mnie wspieracie. Dajcie znać w komentarzu, to wam przypnę serduszko. Okej, i do sedna, bo gadamy, pokazujemy, do sedna. Backblingów absolutnie mnie nie zakładał. Te skiny są na tyle ładne, że backblingu bym nie zakładał. Jeżeli chodzi o panią... czy od razu dojdziemy do tego? Gdzie ona jest? Aha, bo mi się pomyliło z Ladako. Jeżeli chodzi o panią sędzinę, która jest na samym końcu, to backblingów tutaj macie całą masę. Naprawdę. Tarcze, nie tarcze, wszystko do niej pasuje. Jest to tak świetny skin. Naprawdę wszystko możecie tutaj włożyć, więc polecam. Serio, polecam. Ten skin jest totalnie świetny. Okej, ale weźmy bez buglinga i weźmy pierwsze skiny. No i teraz szukaj półtorej godziny skinów. Dobra, jest tu. I wezmę z tym stylem, co mi się najbardziej podoba. Okej, lecimy na Playground. Z Young Mikolcem. Dodajmy sobie jeszcze tutaj dźwięk. Okej. Zbierak wezmę na początek. Wezmę ten zbierak. Bardziej pasuje do tego. Tamten bardziej pasuje do sędziny według mnie. Dobra, jak Miki oczywiście musi tańczyć w lobby, bo nie rozumie, że to bolą uszy i czwarta rano jest, to nie rozumie, ale tańczy w lobby. Dobra. A jak? No i nawet jak ten skin damski, to jest troszeczkę duży. Ale nie jest chyba zły. Jak Young debiliki uważasz? Mi się bardzo podobają, właśnie te edycje są bardzo ładne, te kolory. Ale takie właśnie te barki tylko denerwują, ale tak to jest naprawdę kolor. Lecimy na przyjemny na ten? Na boisko. Szkoda, że jeszcze emotek nie ma, bo może byśmy zagrali coś w stylu meczu, ale nie wiem jakie tam emotki będą. Jutro mi się wydaje. O kurde, chcący wskoczyć. No to teraz jak Miki musi dolecieć? No wiem. Skoczyłem z kolei.
Jutro będą? W sumie przez 3 dni te skiny będą, więc macie jeszcze czas. A i zapomniałbym o najważniejszym. Zapomniałbym o najważniejszym, bo tak się w sumie składa, że mogę z tego odcinka wylosować jutro albo nie, w niedzielę, bo jak te skiny mają być przez 3 dni, to w niedzielę. Jedną osobę, która otrzyma ode mnie tego skina i do tego jednego skina za 800. W sensie tego skina, no skina za 1500 i za 800, czyli ile to będzie? 2300 fałdolcy? No to okej, 2800 fałdolcy. Więc jedna osoba. Dlatego piszcie w komentarzach. A i od razu uprzedzam. Jeżeli wylosuję osobę, która napisała komentarz, czyli tak jak ostatnio wylosowałem, no było to uczciwe losowanie, ale teraz uprzedzam, że jeżeli wylosuję osobę, która napisała komentarz, jako słowo, żeby tylko napisać komentarz i odbębnić, to nie rozdam tej nagrody. Jakiś normalny komentarz musi być i wtedy będę rozdał te nagrody. Czyli jedna osoba wygra i skina, i tego drugiego skina, więc jeżeli nie macie, bądź nie macie dostępu do PSC, do pieniędzy i tak dalej, to po prostu komentujcie to wideo, konkurs będzie. I teraz tak, jeżeli chodzi o zbierak, to ma słaby dźwięk, w ogóle nie słychać tego dźwięku. Możesz nie machać. No, odeszłem, no. Prawie nie ma w ogóle dźwięku, jeżeli chodzi o machanie tak w powietrzu, a jeżeli chodzi o uderzanie w cokolwiek? No to jakbyś taką metalną rurką uderzali. Nie jest zły ten zbierak w sumie. Tylko trochę za szeroki. Aj, ograny. Zastanawiam się, dlaczego nie zrobili możliwości grania w tego. No, to jest głupie. Lecimy na sędziów. Czyli na lepsze skiny. Czy tak mi się wydaje? Chciałem pierę babkę. Okej, te skiny. Ze względu na to, że mają możliwość zmiany edycji i ze względu na to, że mają bardzo dużo tych edycji i ten numer możecie zmieniać, to te skiny oceniam na takie 7 na 10, ale takie mocne 7 na 10, ponieważ nie da się nimi grać niestety, bo są bardzo szerokie. Znaczy grać można oczywiście, jak każdym skinem, tylko że wiecie, takie troszkę jednak w tym, na tym ekranie to przeszkadza. Troszkę jednak na tym ekranie za dużo jest tego. Więc wydaje mi się, że takie 7 na 10 to jest dobra cena, a jeżeli chodzi o sędziów, to 10 na 10. Od razu z miejsca daję. I facetowi, i babeczce. Babeczce dlatego, że jest mega ładna i ja wolę skiny właśnie takie damskie, w sensie kobiet. A facet to jest po prostu w tym samym stylu i jak ludzie wolą, jak ktokolwiek z widzów woli męskie skiny, no to jest po prostu świetny. Chodź gdziekolwiek, już pokażemy po prostu. Mam moim zdaniem naprawdę kobietę za sędzina. No sędzina jest dużo, no sztos. Wydaje mi się, że lepsza niż piłkarki nawet, jak ludzie tam oceniali, że piłkarki są najlepszym skinem teraz. Niektórzy tak oceniali. To wydaje mi się, że to jest najlepszy skin teraz, jeżeli chodzi za 800. Nawet lepsza od Commando. No to tak, to jest fajne, bo skiny za 800 ogólnie to są naprawdę chyba jeden z najlepszych skinów. Wszystko do nich pasuje w ogóle. Dobra, jeżeli chodzi o zbierak. Szkoda, tamten zbierak mi się podoba, kurczę, szkoda, że go nie mam. Ale to już teraz bym się przygotowywał znowu. No zbierak ma taki jak but z tego, z mundialu. Jak były piłkarze, to wyszedł z nim ten but taki złoty, to jak kto oglądał mój odcinek, to wie, że taki sam dźwięk. Taki sam dźwięk, aczkolwiek ten zbierak jest ładny, powiem wam szczerze. Lepszy od buta. Taki złoty zbierak. Ładnie wygląda. Jak Miki będzie mnie trollował. Ale to jutro sobie kupisz ten kill, jak byłeś tylko taką się matkę kupował czy coś. No, jutro kupię ten kill, więc na streamie wam pokażę, jak ten kill się tam prezentuje. Lotni na pewno nie kupię. No bo to jest tylko wzór. Fajne te skiny są. No. Chodź, chcę ci tę babkę pokazać, ty uciekaj. Masz balony. Luźno. Aha, nie złapałem. Na sam dole masz balony. Tak? U mnie są. A to nie wiem. No, mam. No. Lec.
ręce. Lecę, bo chcę. O, naprawdę, kolega. Jezu, ale ty szybko to powiedziałeś. No bo 6 balonów. No, babeczka fajnym skinem jest. Dobra, czemu jestem niżej? Nie wiem. To jest dobre pytanie, czemu jestem niżej od ciebie? Może mi się balony bugują. O jest, dobra, jest lepiej. Nie. Dobra, haha, Zomek. Dobra, Janki, pokaż tego skina. Super jest, ten skin jest super. I tak jak mówię, do tych skinów pasują wszystkie backblingi, dlatego wam nie będę pokazywał, ponieważ wszystkie, które macie w szafce, będą pasowały. Dlatego już musicie, jeżeli kupicie oczywiście te skiny, to musicie sobie sami wybrać. Dlatego tak, pamiętajcie, co zrobić. Zasubskrybować, zostawić lajka, komentarz, może wygracie w końcu. Ostatnio rozdawałem te pakiety, dużo osób mi potem się dziękowało, że wygrali, że w końcu wygrali jakiegoś giveawaya na YouTubie, to mi się bardzo podoba. Tych giveaway będzie coraz więcej, więc tutaj nie macie co się zniechęcać, jeżeli teraz nie wygracie, tych giveaway będzie coraz więcej. Więc tak jak mówię, jeżeli wam się podoba, łapka w górę i zapraszam was jutro na streama, właśnie dzisiaj, bo oglądacie to dzisiaj rano, więc zapraszam was na streama. Coś jeszcze chciałem dodać? Chyba nie. A bo tak. A, o wspieraniu pamiętajcie. Patrzę YouTube kod. Dobra, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Na razie. Jak Miki. Cześć, tam się pożegnaj. Cześć. O, i jak Miki też. Na razie, cześć.